Mimo rozpoczętej wiosną 1989 roku transformacji ustrojowej i wycofania się Polski z sojuszu ze Związkiem Sowieckim, nadal na terenie Rzeczypospolitej znajdowały się wojska sowieckie. Jesienią 1990 roku rozpoczęto negocjacje, które miały doprowadzić do ich wycofania. Po rozwiązaniu układu warszawskiego w 1991 roku prezydent Rosji, Borys Jelcyn, wydał zgodę na rozpoczęcie tego procesu. Jednak ostatnie rosyjskie oddziały opuściły Polskę dopiero we wrześniu 1993 roku. Na początku lat 90. wojska rosyjskie opuściły terytoria prawie wszystkich państw dawnego bloku wschodniego. W lutym 1991 roku, wspólnie z Czechosłowacją oraz Węgrami, Polska utworzyła zrzeszenie pod nazwą Grupa Wyszehradzka. Miało ono zapewnić państwom sygnatariuszom koordynację działań i wzajemne wsparcie na arenie międzynarodowej. W realiach nowo uzyskanej samodzielności politycznej polska dyplomacja rozpoczęła proces budowania na nowo relacji z krajami zachodnioeuropejskimi. Efektem tych działań było powstanie w sierpniu 1991 roku Formuły Trójkąta Weimarskiego, czyli współpracy pomiędzy Polską, Niemcami i Francją. W grudniu 1992 roku powstało Środkowo-Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, które miało pogłębić współpracę krajów Europy Środkowej w zakresie gospodarki poprzez zniesienie ceł w celu usprawnienia wymiany handlowej, która załamała się po rozpadzie RWPG. Najważniejszym jednak celem, jaki stawiało przed sobą państwo polskie, była integracja ze strukturami zachodnioeuropejskimi, takimi jak Unia Europejska i NATO. Co ważne, Cel ten wspólny był dla zdecydowanej większości stron polskiej debaty politycznej i bez względu na to, kto znajdował się u władzy, działania integracyjne były konsekwentnie kontynuowane. W grudniu 1991 roku Polska podpisała układ europejski, który był umową stowarzyszeniową z EWG. W kwietniu 1994 roku rząd polski złożył wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej, co rozpoczęło proces integracji. W 1997 roku Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Polską oraz pięcioma innymi państwami. Podjęte rozmowy zaowocowały przyjęciem w 2000 roku traktatu nicejskiego, reformującego Unię tak, by możliwe było jej funkcjonowanie w obliczu przyjęcia nowych członków. Polska zakończyła negocjacje z sukcesem w 2002 roku. W dniach 7 i 8 czerwca 2003 roku przeprowadzono referendum, w którym 77,45% Polaków opowiedziało się za wstąpieniem do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku Polska stała się oficjalnie członkiem Unii Europejskiej. Procedura przystąpienia Polski do NATO rozpoczęła się już w 1989 roku. W 1990 roku Polska nawiązała z NATO stosunki dyplomatyczne, a rok później uczestniczyła w posiedzeniu Północnoatlantyckiej Rady Współpracy. Mimo wyjścia z rosyjskiej strefy wpływów, NATO nie było pewne, czy przyjęcie nowych członków to dobry pomysł. Obawiano się drażnienia Rosji. Jednak w 1993 roku Borys Jelcyn podczas wizyty w Warszawie oficjalnie stwierdził, że Rosja nie ma nic przeciwko temu, by Polska ubiegała się o członkostwo w NATO. Mimo tego, że kilka tygodni później Rosja zmieniła narrację, to machina integracyjna ruszyła. W 1994 roku państwa członkowskie NATO rozpoczęły realizację programu Partnerstwo dla Pokoju. W jego ramach rozpoczynały współpracę wojskową z państwem uczestnikiem programu, jednak bez gwarancji bezpieczeństwa. Efektem funkcjonowania w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju było uczestnictwo wojska polskiego w misji NATO w Bośni i Hercegowinie w 1995 roku. W 1997 roku w Paryżu Rosja i NATO podpisały umowę o współpracy i stosunkach dwustronnych. Na jej mocy obie strony jednoznacznie stwierdzały, że nie uznają się wzajemnie za wrogów, co więcej, zobowiązywały się do współpracy. W lipcu 1997 roku do Polski z wizytą przybył prezydent USA Bill Clinton i wystosował on oficjalne zaproszenie do wejścia Polski do NATO. 12 marca 1999 roku Bronisław Keremek podpisał dokument, na mocy którego Polska stała się oficjalnie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. W ramach funkcjonowania w NATO Polska aktywnie zaangażowała się w wojnę z międzynarodowym terroryzmem. Od 2001 roku przebywał w Afganistanie polski kontyngent wojskowy, który w maksymalnym momencie zaangażowania liczył 2600 ludzi. W 2003 roku Polska poparła amerykańską inwazję na Irak. Tam również przebywały do 2011 roku polskie oddziały, które w maksymalnym momencie liczyły 2,5 tysiąca żołnierzy.